Oto nowa, prawdopodobnie najlepsza skrzynka na Anarchii. I pewnie spytacie, co w niej takiego, że tak myślę. Otóż jest to skrzynia petów i poza tym, że są to zwierzaczki, które nigdy was nie opuszczą, bo nie tracimy ich po śmierci, to dają naprawdę mocne bonusy i wyglądają kozacko koło postaci. A w dzisiejszym filmie otworzę 10 skrzyń petów i pokażę wam, co dają i czy opłaca się je mieć. Witam was widzowie ze Spawna Anarchii, jestem tutaj na nowym koncie, Oniku, kocham pety. To ja tutaj oczywiście nie mam nic, żeby nikt mnie nie rozpoznał, zostało ono stworzone. I słuchajcie, w tym odcinku przetestujemy o te małe, piękne stworzonka, które koło nas latają. Nie są jeszcze tak popularne u nas na serwerze. I w tej skrzynce mamy aż 7 różnych rodzajów petów na 15, 30 i 60 dni. To jest jakby 7 rodzajów po 3 warianty czasowe. Teraz nie będę ich omawiał, zaraz jak dropniemy to sobie wszystko omówimy. Przygotowałem sobie tutaj troszeczkę kluczy, 25 epickich, 20 rzadkich i 10 kluczy do skrzyni z petami. No i słuchajcie, mam dla was bardzo dobrą informację, bo wy też możecie mieć swojego darmowego pycika do przetestowania. Discordzika. Tak on się prezentuje, każdy z was może go zdobyć. No i daje bonusy speeda jedynki i plus jedno serce, więc jeżeli ktoś nie ma pycika, to na pewno się przyda. A jedyne co trzeba zrobić, to wejść na naszego Discorda AnarchiaGG i w strefie nagród mamy kanał Drop, gdzie wystarczy napisać swój nick z gry, żeby mieć szansę na wygranie peta. Pamiętajcie, że ilość petów każdego dnia jest limitowana i możecie go wygrać więcej niż jeden raz, także powodzenia. Żeby urozmaicić sobie gierkę, oczywiście podstawową rzeczą, którą wy powinniście też zrobić, nowi gracze, odebranie zestawu startowego. Tu mamy setup prot 3, no i killofik, mieczyk, cyk, idealny na początek. I teraz liczę jakby na skrzynki, żeby mi coś dropło tutaj lepszego. Jeżeli nie dropnę, no to będę z tym leciał do końca odcinka w takich itemkach. Dobra, zacznijmy sobie od skrzyni z petami, z animacją. Pyk. Jojojoj, dwa pety w animacji mi się trafiły. Jest to skalnia... Co na 60 dni skalniaczek? Słuchajcie, ten pet powoduje to, że mamy 50% mniej obrażeń od Dripstone'a. Także on jest idealny na to, na typanie do trapów po prostu. Patrzcie, cyk, prawy przycisk myszy i mamy tu skalniaczka. Kurde, mega, mega dobry na początek. Guj peta mamy pod slash pet, slash pety. Tutaj widzimy swojego peta, możemy stąd go sobie zdjąć. Zakładamy i możemy go też również przedłużyć za jedno anarchiczne serce. Kosztuje przedłużenie o jeden dzień, a anarchiczne serce robimy z 30 zwykłych serc. Także dobra, lecimy dalej z pecikami. Uuu, biznesmenik. Niestety na 15 dni, ale gościu jest idealny na początek, bo podwaja drop z surowców i farm. To sobie schowamy, to sobie schowamy. Wszystko po kolei będziemy. Dobra, bez animacji. I tutaj aniołek dodaje nam po prostu plus 2 serduszka. Także super też na początek, jak ktoś ma mało serc. No i oczywiście możemy mieć jednego peta aktywnego jak coś. Ja tutaj sobie chowam. Na razie żaden nam ten sam nie dropnął. Ajajaj, drugi raz biznesmenik. Tym razem aż na 60 dni. Także tamtego może sobie, może nam się uda sprzedać. Kolejna skrzynia i co my tu mamy? Skalniaczek. To już jest drugi i na 60 dni aż mi się trafił. O, głodomorek. Nigdy nie stajesz się głodny. To też dobry pecik, bo wiecie, jak się z kimś klepiemy, to nie spada nam głodomorek. Co jakiś czas zyskujemy tą regenerację z saturacji i na 60 dni. Jak na razie? Ej, dobry bilans! 4 pety na 60 dni i 2 na 15 mi dropły. Jak na razie, bardzo dobry bilans. Dobra, bez animacji lecimy ostatnie 4 razy. 2, 3, 4. Czy my mamy wszystkie rodzaje petów? 7, nie mamy 7 peta. Kurde, chyba jednego z najmocniejszych. Pudzianek, który dodaje plus 2 dodatkowe obrażenia, ale też w dzisiejszym filmie go przetestujemy. Chyba po prostu zostawię go jako ostatniego. Wiecie co? Myślę, że zaczniemy sobie od biznesmenika naszą przygodę, ale jeszcze otworzymy rzadką skrzynkę, wszystko bez animacji. Polecimy. Z niej bym chciał enderperłę, zaczarowania przedmiotu, no i może secik w sumie. Lecimy bez animacji. Okej, okay. Jedna perła, dwie takie same części seta 4-3, od razu sobie założymy. Killofik 5-3-3, a nawet 3 killofy 5-3-3, oczywiście, że tak. Dwie zmianeczki, dwa serduszka, dodamy sobie, 5 dwójeczka. To wywalę, w ogóle nie wiem po co mi to jest. No i polecimy teraz z epicką. O tak, jest, perełki, one są dużo warte. Dwa klucze do epickiej. Totem. Yo, ale OP drop. Jest, killoff. O, yes sir, regeneracja. A few minutes later. O, mieczyk, jest. Ostatni klucz, ostatni klucz. Błagam.
tym razem mi się trochę nie poszczęściło, bo chociaż w sumie nie wiem, bo nie dropnąłem praktycznie żadnej części anarchicznej i będę musiał chodzić ze spodniami i butami Prot 3. Jakoś będę musiał sobie poradzić, aczkolwiek dropą mi sporo refili, trochę koksów, anarchiczny mieczyk, anarchiczny kill-off, z tego jestem najbardziej zadowolony. Dużo książeczek, które na pewno mi pomogą i też sporo totemów i fajerwerek. Teraz to wszystko wystawię na rynek i zobaczymy, co będę mógł sobie kupić. Jeden totem chyba zostawię w ekwipunku. Najpierw to dodam sobie te serca i będę miał, okej, 20 serc to jest, myślę, że w porządku. Dobra, widzę tutaj najtańszy totem za 2400, to ja wystawię jednak 4 za 2200 i tylko jeden sobie zostawię. Mieczyk i kill-off zachowuję. W tym odcinku w porównaniu do innych akurat anarchicznej skrzynki nie otwierałem, bo chciałem, żeby miał troszeczkę trudniej, no i udało się chyba, nie mam żadnej części anarchicznej. Dobra, najtańsza księga speeda jest za 7300, no to wystawimy za, nie wiem, 6000, żeby się szybko sprzedała. Miejmy nadzieję, że się sprzeda. Pereł chyba nie sprzedam, bo mi się przydadzą, ale fajerwerki mi się nie przydadzą, bo nie mam w ogóle elytry. Okej, to myślę, że sprzedam je, wystaw 12500, powinny pójść szybciutko. Dobra widzowie, generalnie wszystko mi się sprzedało bardzo, bardzo szybko, bo taniutko to wystawiłem i mam 27300 dolków. Fajerwerki to mi się po minucie w ogóle sprzedały. I teraz pokażę wam, że ten biznesmenik rzeczywiście działa. O, proszę, tutaj jest koło mnie. No na tym będzie średnio pokazać, ale już sobie od razu wykopię. Dobra, ja tu widzicie parę, kilkanaście rud koperu zniszczyłem, już mam tego tyle. Dobra, pokażę wam teraz na żelazie, że to działa. Pyk, jedno żelazo i wypadają nam dwa. Dobra, jeszcze to wyrzucę, żeby nie było. Pyk, dwa żelazo wypadają zawsze używając tego kill-offa, także o, tutaj też pokażę wam na węglu, cyk. Dwa węgle, także to podwaja i podwaja nam to wszystkie po prostu rudy, które są tutaj do sprzedaży w sklepie i ma to po prostu za zadanie pomóc wam, w szczególności nowym graczom, żeby zarobić. Ja tu mam oczywiście kill-off 5-3-3 i od teraz będzie pół godziny, czyli mamy 34 minuty do godziny i 4 minuty czasu gry będę kopał i zobaczymy, ile zarobię przez pół godziny hajsu, czy to się w ogóle opłaca, czy się nie opłaca. Będę chodził po cave'ach i kopał koper, oczywiście wszystko nagrywając. Dobry strat na to jest taki, najwięcej miedzi występuje na biomie Beach. Pójdźcie sobie na biom Beach, znajdźcie tu cave'a na takim biomie lub chodźcie po prostu po takich większych cave'ach i na poziomach 47-48, z tego co wiem, jest najwięcej miedzi i tutaj się opłaca to po prostu kopać wszystko. Że teraz, no zobaczymy. Oczywiście nie tylko miedź, inne materiały również są przydatne, ale miedzi wypada najwięcej po prostu, więc... No i oczywiście też z biznesmenikiem macie podwójny drop z farm, tylko pamiętajcie, że z tych sadzonych farm na trzcinę on nie działa, bo wtedy po prostu dałoby się kopiować trzcinę. Nie dało się tego inaczej zrobić, jak coś. Dobra, wiecie co, myślałem, że się opłaca kopać węgiel, ale on się sprzedaje za 0,08. Także no nijak się ma do miedzi, nijak, totalnie, po prostu chyba będę go pomijał. Myślałem, że jest opłacalny. Zlot motorów pod oknem mam, nagle zaczynają się odpalać motory pod moim oknem. Nie mają gdzie tego zrobić, oni to robią pod moim oknem. Zapraszam wszystkie motory, żeby odpalać je pod moim oknem i napierdzielać wydechem, a czemu by nie? Tutaj pod wodą też może być moc, bo mało osób generalnie też tutaj zbiera materiały pod wodą, bo im się nie chce po prostu, nie chce się ludziom pływać tu. A tu po prostu tyle hajsu jest do zgarnięcia. Całe EQ miedzi to jest jakieś, nie wiem, $500, 600, a około 8000 kosztuje anarchiczna część. A ja to jestem w stanie zebrać, nie wiem ile, w 2 minuty? Diaksy niby też dropią podwójnie, ale uwierzcie mi, ich raczej się nie opłaca kopać nawet. Dobra, godzina czasu gry. Jeszcze parę minut mi zostało. 4 minutki. I znowu, Jezu, ile tu tego jest. Dripstone Caves, no po prostu miedź na miedzi tu jest. Ja wiem, że to jest mój serwer i to może wyglądać jak jakaś reklama. Ale nie no, tak nie jest, jakby serio, to jest tego pełno, patrzcie sami.
Dobra, ostatnia minuta, już teoretycznie czas mi minął. Jeszcze tutaj wykopię to i myślę, że już możemy kończyć. Cyk, 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 ostatnia ruda. Gigant, o Boże, gigant się trafił jako ostatni. Dobra, cyk, sklep, cyk, cyk. Sprzedamy, tutaj nie ma nic już na widoku. Godzina, 4 minuty. Minęło pół godziny kopania. Pół godziny kopania, o ile się nie mylę. Powiem wam, że co chwilę kopałem tą miedź. Ile tutaj zarobiłem? Co? Widzowie, przez pół godziny kopania miedzi na 47 poziomie i w takich cave'ach i pod wodą w cave'ach zarobiłem dokładnie 9667 dolarów. Pół godziny z tym petem zarobiłem na część anarchicznego seta. Szczajcie to. A przetestowaliśmy już peta biznesmenik, oczywiście. No i co, tutaj mamy kolejnego peta, aniołka. On dodaje nam 2 serca. Tutaj jakiejś większej filozofii nie ma, tak? Jak mamy maksymalną ilość serca, albo jak mamy za mało serc, no to taki gościu zawsze nam coś tutaj da. Oczywiście jest on jednym raczej z najsłabszych petów, ale są i słabsze, i mocniejsze. A więc teraz czas na skalniaczka. Akurat chyba tutaj 3 mi się wylosowało na 60 dni. Tak jest, to się zgadza. Żeby tutaj mieć miarodajne wyniki, zdejmę całego seta, żeby to tutaj dobrze przeprowadzić testy. Jesteśmy bez skalniaczka, pierwszy teścik, cyk. Spada dripstone, 3 serca. Ciekawy jestem, czy to cały czas tyle samo zabiera, dobra. Cyk, drugi raz, 3 serca. No i jeszcze raz. I ostatnia próba, cyk, 3 serca. No dobra, czyli teraz ze skalniaczkiem powinno mi zabierać po 1,5 serca na dripstone'a i zobaczymy, czy to działa w takim razie. Dobra, i proszę, 1,5 serca. Jest, 1,5 serca. Drugi, 1,5 serca. I trzeci, 1,5 serca. No i zarąbiście, jak widzicie, skalniaczek działa. Teraz użyjemy go w praktyce. Słuchajcie, już chciałem te księgi z efektami dodać do seta mojego diaksowego, którego mam tutaj, ale zapomniałem, że ja przecież zbierałem pieniądze na to, żeby sobie kupić coś. Zrobiłem 10 koła skopania przez pół godziny. Dobra, tutaj anarchiczne buty za 7400, ale z feather fallingiem najtańsze są za 10 koła. Ja chyba w nie zainwestuję, bo wydaje mi się, że jest duża szansa, że spadnę. Dobra, najtańsze portki są za 8000. Także to też kupuję, cyk. Najtańsza klata za 9,5 koła. Też dobra cena, bardzo dobra cena. I hełm, oj, hełmu chyba raczej nie kupię. Tak, patrzcie, tutaj są same buty, spodnie, klaty, a hełmy już są za 18 koła. To w ogóle nie ma szans, nie ma szans, żeby to zrobić. Jeszcze z rynku kupię jakieś potrzebne rzeczy, może jakieś stręże. Dobra, kupię sobie jednego stręża. No stać mnie, więc mamy tutaj 2 zaczarowania przedmiotu też, które dropnęły mi ze skrzynki, więc użyjemy je na mieczyk. Mamy tu 0%, 14. Dobra, jeszcze jedno. 21, wow, ale farcik. Dobra, 21 to jest okej, przyzwoicie, przyzwoite. Jedyne co jeszcze muszę zrobić, to znaleźć kowadło, żeby połączyć sobie te efekty ze zbroją i już będę gotowy. Jeszcze chyba sobie tarczę zrobię. Co? Ej, patrzcie, co ja znalazłem. Okej, okay. Shulker? Pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. I pewnie jeszcze wszyscy napiszą, że ustawiona, serio, serio. Dobra, tu jakieś potki stręża, jakieś ten. Dobra, przyjmiemy to. Jeszcze 2 totemy tu były. Schowam sobie te totemy do Ender Chesta. Dobra, żelazo już tutaj mamy przepalone, cyk, cyk, cyk. Nie podpalanie na hełm, nie będziemy się palić. Na buciki speeda, pyk. I na klateczkę regenerację. Dobra, już wszystko mam, czyli pora się potepać do jakichś dripstone'iarzy i wykorzystać skalniaczka. Let's go. Kinga 991 jest chętna na zmierzenie się. Mam nadzieję, że mi się uda. Błagam, błagam po prostu. Okej, okay, dobra, tepnęła. Jest, 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 okej. Okay. Dobra. Dobra, jest Kinga zabita. Ktoś tu jest jeszcze? Ej, ktoś tutaj powinien być drugi. Nie ma drugiej osoby. Dobra, dobra, udało się. Tutaj nawet się nie udało Kindze mnie niestety wziąć do tego trapa, ale dobra, spróbujemy jeszcze raz. Temki jej włożymy tutaj do skrzynki, żeby nie było, że kradnę. Proszę bardzo, masz. Typam się do ziomeczka. Mam nadzieję, że będzie git. Spróbuję wam pokazać, jak się wydostać z trapa i uniknąć dripstone'ów. Dobra, spróbujmy. Pewnie na dole będzie dripstone, więc padam. Okej. Okay. Kładziemy sobie tutaj kobłeba, jak widzicie.
Tylko, że no właśnie. O, on sobie tutaj marnuje, witam. Niestety tutaj chłopaki zlogali, nie wiem czy oni mnie hitnęli w ogóle. Także też, no, mogli lognąć, nie mieli antylogoutu. Ale pamiętajcie, że jak traficie do trapa, podkopujcie się od razu i kładźcie pajęczynę, to wtedy nie będziecie dostawać damage od dripstone'ów. Dobra, patrzcie widzowie, ja tutaj im rozwaliłem już tego całego trapa. Udało mi się wyjść. O, tu jest gościu. I proszę bardzo. O, czekaj, czy on dropnął perłę? Chyba nie, ale mam z niego serce, więc zarąbiście. No i słuchajcie, na szczęście w tym wypadku postawiłem sobie tego kobweba i nie dostawałem damage od dripstone'ów, ale ze skalniaczkiem mamy po prostu, no, dwa razy większą szansę, żeby przeżyć w takim trapie. Jak chcecie się tepać, to jest idealnie w sumie dla takich osób, które lubią ryzyko. No, na pewno ten pecik zwiększy wasz komfort, że nie zginiecie, tak? Dobra, więc naszym kolejnym pecikiem będzie głodomorek, czyli nigdy nie stajemy się głodni. Pamiętajcie, że on blokuje spadanie głodku, więc musicie się po prostu najeść i już będziecie musieli nic więcej, że tak powiem, jeść. Tutaj na pewno są typy. Ja nie potrzebuję jedzonka, więc mam jeszcze jednego wolnego slota w ekwipunku. Tu przed chwilą był piorun, więc... Ty, tu jest jakiś trap. To ktoś... Dobra, lejemy go. Uj, gościu, jakie ma lagi. Oj, oj, oj. Mamy tu trzech kolegów. Nie wiem w sumie. Myślę, że mogę ich zabić. Myślę, że ich mogę zabić. Czekaj, mamy go. Nie mamy go shulkera. Nie wchodzę tu na pewno do nich. Kliker. Oj. No i niestety tamten kolega miał klikera, za co dostał już bana, a więc mi się należy backup i co? Lecimy dalej, nie przejmujemy się tym. Ej, to jest jakiś ziom. Nie, no co? Jak? Jak to jest możliwe? Nie, kopię mu tu beczkę, ja wiem dokładnie, gdzie on lognął. O, coś tu widzę. Dwóch typa. Diaksowy widzę. Drugi też diaksowy. Zmieni sobie na diaksowego, żeby pomyśleli, że mają szansę. Dobra, biję go. Co jest, chłop się zakręcił wokół własnej osi. Gdzie kolega jego? Kolega mu nie pomoże? O, dobra. Fokusujemy tego Steve'a. Ja nie muszę jeść. Widzicie, co jakiś czas mi się tu głodek regeneruje. Idę na równy teren idę. Dobra, je. Tamten kolega się poddał chyba. Oj. Byku, nie tu. Dobra, to już chyba jest koniec kolegi. Jeżeli tamten mu nie pomoże, to jest jego koniec. Chyba tak. I ja nic nie musiałem w sumie robić. Nic nie musiałem jeść, bo kurczę, mi się samo zdrowie regeneruje. Dobra, fajnie. Ja mu napiszę, żeby się tepnął, to mu oddam itemki. My tutaj nie kradniemy, jak ktoś miał słabsze EQ, to mu oddaję. I co, elegancko. Mega spoko ten pet, w ogóle nic nie musiałem jeść. Im dłuższa jest walka, tym lepiej, no. Słuchajcie, mamy kolejny dzień, dlatego też jestem inaczej ubrany. Teraz przetestujemy sobie peta pędzi wiatra. Daje on nam szybkość 2, jak widzicie. No, tylko w ten sposób możemy zyskać szybkość 2 na serwerze, no, albo zrobić sobie poty, tylko że one trwają 1,5 minuty, więc lipa, a tutaj mamy na stałe. Na pewno ten pecik jest mega mocny na walki w Overworldzie. No, po jakichś jaskiniach może, ale po Overworldzie zdecydowanie, czy też jak chcemy kogoś dogonić bądź uciec, to na pewno będzie dobry. O, jest jakaś baza, dobra. Miałem rację. Wchodzę tu. O, dzień dobry. Ej, tu jest normalnie baza. Co jest grane? Netherworldy są normalnie? Sharpness 5. Biorę tego shulkera w ogóle. Ej, co on? Co jest? Ej, co za frajerek? O, koleżka jego przychodzi. Dobra, ja mam tutaj peta i zobaczcie, jak to wygląda ta walka. Tutaj kolegę hitnę, żeby zeskoczył na dół może. Nie no, z petem, patrzcie, jakie strefy wchodzą z tym petem. On mnie nie może dotknąć w ogóle. Ja powinienem jeszcze jakąś sobie tutaj siekierkę, o, wziąć, żeby przebijać jego. Chyba go zabiję ogólnie. Ciekawe, co będzie, jak będzie padał. Jest. Ej, co jest? Oni tak walczyli ładnie. Za to, że oni tak fajnie walczyli, nie uciekali, ja im oddam tej temki, ja im to wszystko oddaję. Wezmę sobie tylko w podziękowaniu Trident,
I mieczyk zamienię, mieczyk sobie zamienię na lepszy. Pecik pędzi wiatr, kurde, mega mocny. Dobra widzowie, zwiedzamy świat dalej, szukamy. Zawsze jak chodzicie po mapie i chcecie kogoś znaleźć, żeby zabić, polecam wam właśnie patrzeć się tak, no do góry, na te trapy, bo często, kurczę, oni nawet korzystają, ci ludzie, z trapów, które już istnieją. O, są, widzicie? O tym właśnie mówiłem. Jak się spojrzeli na siebie, ej, nawalamy go. Ten trident ma, wbijam. Jest. Jest, nie udało się. Jest, dobra, oby nie do wody, tylko nie do wody. Jest, dobra, witaj, siema. Jest, a gdzie kolega? Jeszcze został nam ostatni pecik do przetestowania, który mi nie dropnął, ale pokażę wam go. O kurde, bez tego ze speedem 2 to strasznie wolno się porusza, Boże, jaka różnica. Dobra, słuchajcie, teraz mamy peta pudzianek, nie dość, że wygląda on jak Sigma. To słuchajcie, daje plus 2 dodatkowych obrażeń, a stręcz zwykły nam daje plus 3 dodatkowych obrażeń. Oczywiście to się sumuje, więc z tym i z tym mamy plus 5 dodatkowych obrażeń. No a kurczę, jeżeli klepa trwa, nie wiem, 200, 300, 500 hitów, to w tych 500 hitach wyobraźcie sobie, że mamy plus 2 obrażeń. To jest plus 1000 obrażeń podczas takiej klepy i zniszczycie więcej seta komuś, no i go na pewno go szybciej zabijecie, bo po prostu więcej klepiecie, nie? Więc nie wiem, czy nie najmocniejszy pet. Nikogo chyba nie ma, nie, chyba nie. Nikogo nie ma w tym trapiczku, ale jeszcze na wszelki wypadek sobie zobaczymy. Dojdziemy troszkę bliżej. Ty! Okej, okay, jest! Ronaldo Sraldo? Ty, a co jakbym mu zaczął demontować tego trapa? Patrz. O! Ojoj. O nie. Ojoj, on jest cały anarchiczny! Dobra, wykorzystujemy full potencjał pudzianka. Ale mu kryty sadzę, Ej, co jest? On nie ma tych refilów? Nie, nie. O, kolega. Jest! Dobra, idę go bić teraz. Nie może mi uciec. On zabrał mi itemy, frajer. Dobra, już go zabijam, już widzę. Halo, kolego. Dawaj, hit. Dobra, jest, pali się, dobra, uciekł z wody, w wodzie mógł przeżyć, tu już nie bardzo. Oj, kryt. Potyka się o własne nogi, nie, Karol, potykasz się o nogi własne. Dobra, padnij, ale się trzyma, skubany. Jest, Jezu, jak się trzymał, skurczybyk. Dobra, mam tutaj całego seta na sprzedaż w sumie. Dobra, słuchajcie, bo tutaj coś się wydarzyło dziwnego, że kurde, no, brakuje mi jeszcze z tamtego typa anarchicznych spodni, butów i hełmu. Kurde, hełm był najdroższy, on kosztuje 20 koła. Myślałem, że tamten ziomek to zebrał. Dobra, to chyba było w tamtą stronę. Ty. Jest gościu. Jest i ma te itemki, których szukałem. Jest. Dobra, jest. Odzyskałem to, czego szukałem. Gdyby miał refile jakieś koksy, mógłby się zmierzyć ze mną. Patrzcie, takie itemy miał, nie bił się ze mną. Buty wymaksowane, co za chłop. Oni trochę ze mną zrobili 300 IQ. Tamten gościu przyleciał, żeby mnie odciągnąć. Wiedział, że nie zebrał tamtych itemów. Ten se zebrał te itemy. Mocne, dobrze, nie no, dobrze se to wykminili w sumie. I co widzowie, słuchajcie, chyba już, no każdy set każdego peta przetestowałem. No, ten pudzianek mocne daje bonusy. Serio, nawala się z nim. Mega dobre hity. Diamentowy miecz mamy 10 atak damage'u. Netherite'owy ma 1,5 atak damage'u więcej. Pudzianek daje nam jeszcze jakby plus 2 atak damage'u, nie? To tak jakbyśmy mieli jeszcze jeden, jakbyśmy mieli na netherite'owy miecz plus. To tak na to wychodzi. Mam nadzieję, że pety wam się podobały. No i oczywiście zapraszam do kupna, zapraszam do korzystania z peta Discordzika, którego odbierzecie na Discordzie. Daje on bonusy speed 1 i plus 1 serce. Także zapraszam na naszego Discordzika, największego w Polsce. Odbierajcie pecika i widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko.